Szanowni Państwo, w poprzedniej kadencji miasto Łomża zdobyło drugie miejsce na 223 samorządy w ramach tak zwanego mechanizmu norweskiego. Byliśmy w gronie 29 samorządów, które otrzymało dofinansowanie. Dzisiaj konferencja podsumowująca ostatnie dwa lata, bo w grudniu 2021 roku podpisaliśmy umowę w ramach funduszy norweskich i tak jak Państwo widzicie, bardzo dużo podmiotów, instytucji, osób było zaangażowanych w ten projekt. 16 milionów złotych to środki, które trafiły do Łomży. To środki, które w mojej ocenie zostały bardzo dobrze wykorzystane na różnych płaszczyznach. Czy to szkolnictwa zawodowego, czy też wymiany młodzieży, czy też kwestie inwestycyjne, konsultacyjne, różnego rodzaju eventy, które w ostatnim czasie były w naszym mieście organizowane przez nasze jednostki, czy to Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, MDK Deśle, czy inne też instytucje, które uczestniczyły w tym, że w naszym mieście mogliśmy chociażby uczestniczyć w jarmarkach, w wydarzeniach na bulwarach, w senioradzie, w Dniu Osób z Niepełnosprawnością. Tych wydarzeń było naprawdę dużo. Cieszymy się z tego, że te środki również zostały wygospodarowane na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 5. 16 milionów złotych bez wkładu własnego. To środki, które w naszym mieście mogły być właśnie wydatkowane na wiele wydarzeń, których może byśmy nie robili, bazując tylko na naszych środkach własnych. To również też inicjatywy, które w ramach funduszy norweskich rozpoczniemy i będziemy też dalej kontynuować, jak chociażby Łomżyńska Karta Mieszkańca, której wdrożenie jest finansowane z mechanizmu norweskiego. I ta karta już od 6 maja mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość zgłoszenia, wypełnienia wniosku, a karta sama będzie od 1 lipca. Widzimy też możliwości, jakie dają fundusze norweskie. Stąd między innymi wystąpiliśmy o dodatkowe środki z ministerstwa. Jeżeli miasto Łomża otrzyma te środki, to ten projekt zostanie wydłużony na projekty miękkie do 2025 roku. Tego byśmy chcieli. Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować. W tym miejscu na pewno chciałbym też podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt funduszy norweskich, bo to, jak Państwo widzicie, zespół ludzi, osób, które uczestniczyły w tym projekcie, począwszy od osób, które ten projekt pisały. I tutaj wielki ukłon i podziękowania dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży, bo dzięki ich pracy, dzięki ich wiedzy nasze miasto tak dobrze wypadło w konkursie i dzisiaj z tego jesteśmy dumni, że na te ponad 200 samorządów my byliśmy na drugim miejscu i liczymy na to, że też pozostałe konkursy, które przed nami, czy to fundusze szwajcarskie, czy chociażby wydłużenie funduszy norweskich, również z sukcesem będziemy mogli czerpać z tych środków zewnętrznych. Liczymy też na dalszą współpracę, stąd między innymi obecność pana dyrektora Miłosza Zarzyckiego, Filharmonia Kameralna. Widzimy szansę na współpracę z naszym partnerem z Norwegii. Takie rozmowy tutaj w naszym mieście były toczone i mamy nadzieję, że uda się je sfinalizować i nasza Filharmonia Kameralna będzie miała możliwość koncertowania w Norwegii. Prowadzimy już zaawansowane rozmowy i liczymy na to, że z sukcesem, tak jak to było przy innych
projektach, gdzie chociażby nasza filharmonia w mieście Montserrat obok Walencji miała możliwość też koncertować. Tak samo będzie w przypadku naszego partnera z Norwegii i również na tej płaszczyźnie kulturowej będziemy mogli kulturalnej się wspierać i wymieniać swoje doświadczenia. To również działania, które chcemy podejmować w ramach młodzieży, Młodzieżowej Rady Miasta. Taki mamy pomysł, stąd między innymi też składamy wniosek do ministerstwa i mam nadzieję, że uda się na te działania miękkie te środki pozyskać. To szereg działań miękkich, tak jak Państwo widzicie, jest wśród nas też zwycięzca konkursu Za biznesu w Łomży, uczeń zespołu szkół mechanicznych. Również smogobus został zakupiony ze środków norweskich w 100% bez wkładu własnego. Tych działań mógłbym wymieniać bardzo dużo, ale myślę, że poproszę też tutaj kolejne osoby, żeby mogły się pochwalić tym, co udało się zrealizować w ramach mechanizmu norweskiego. Zespół Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących nr 7 w Łomży miał przyjemność uczestniczyć w perspektywie rozwojowej grantach norweskich 2014-2021. Drodzy Państwo, świetny projekt, świetny program, świetne wizyty studyjne, które pokazały nam, że nasze placówki w perspektywie tej rozwojowej nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę nasze placówki szkół średnich są bardzo świetnie wyposażone w sprzęt przeróżny, służący do kształcenia zawodowego, praktycznego i teoretycznego również. W naszej szkole dwukrotnie gościli goście z Norwegii i dumna jestem, że właśnie też bardzo dużo pochlebnych słów. A propos, dziękujemy, tu warte jest to słowo panu prezydentowi za tak wyposażone w sprzęt multimedialny, sprzęt, który służy do rozwoju i do nauki konkretnych zawodów praktycznych. W naszej placówce jest 8 tych kierunków kształcenia zawodowego, technicznego. Drodzy Państwo, dosłownie szybciutko, bo briefing ma to do siebie, że jest szybki, ale chciałam przytoczyć parę szczegółów, które są istotne w realizacji tego projektu. Zaczęliśmy od czerwca 2022 roku. Odbyło się spotkanie z burmistrzem okręgu Nordland i z przesympatyczną panią Anią Andersen, nauczycielką przedmiotów zawodowych u nas w naszej szkole z młodzieżą i z kadrą pedagogiczną w łomżyjskiej Wecie. Październik 2002, warsztaty kulinarne dla dzieciaków z przedszkoli, z szkół podstawowych w naszej mieście Łomża. W ogóle projekt piękną miał nazwę Łomża, miasto, w którym żyję i pracuję. Naprawdę bardzo trafiony temat. Tak jak powiedziałam, warsztaty kulinarne, następnie kwiecień 2003, wyjazd studyjny i warsztaty florystyczne młodzieży organizowane w tematyce Mam talent i wyjazd właśnie z rewizytą do okręgu Norrland. Październik 2023, warsztaty z zakresu przemysłu mody jest u nas w naszej placówce, jest to bardzo młody kierunek, bardzo zachwycił koleżanki po linii zawodowej właśnie z Norwegii i były tym naprawdę zachwycone, że taki kierunek się u nas w szkole znajduje. Więc kreowanie wizerunku i kreowanie przemysłu mody oraz kosmetologii i wizażu, które u nas również się realizuje. Cóż więcej, efekty działań projektowych, to jest też chyba bardzo ważne. Oczywiście warsztaty kulinarne, które miały miejsce w kwietniu 2024, więc dosłownie na świeżo. Proszę Państwa, dzięki temu nasza szkoła wzbogaciła się o bardzo ładną ścieżkę edukacyjną dotyczącą pszczelarstwa. Powstało przy ogródku dydaktycznym, który mamy od 2 lat. Powstały 2 publikacje, publikacja na temat sztandarowego kierunku technik weterynarii i publikacja na temat kierunku architektury krajobrazu i filmy promujące oczywiście nasz Zespół Szkół Weterynaryjnych Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. I jeszcze raz chciałam bardzo podziękować, bo publikacji by nie było, bo to jest jednak duży wydatek, a dzięki tym środkom mamy te publikacje, mamy ścieżkę i jeszcze parę rzeczy, które na pewno się przydadzą. Witam serdecznie. Na tym zakończeniu można powiedzieć realizacji projektu z funduszy norweskich. Szkoła, nie będę tyle mówił, bo już część pani dyrektor powiedziała, skupiła się przede wszystkim na propagowaniu technicznych zawodów, które realizowane są w Zespole Szkół Mechanicznych. Gdzie najlepiej to promować? Przede wszystkim od najmłodszych lat, dlatego też w naszej szkole były organizowane dla, można powiedzieć, wszystkich najstarszych klas
szkół podstawowych warsztaty na różnym poziomie, czyli technik technologii drewna, technik elektronik, technik mechatronik, informatyk, teleinformatyk, mechatronik i w każdy kierunek ten zawodowy był realizowany przez, można powiedzieć, już prawie absolwentów szkół podstawowych, bo to były przede wszystkim klasy ósme, ale również klasy siódme. I trzeba podkreślić, że właśnie zaszczepienie umiejętności już obycia się z tymi zawodami technicznymi będzie wkrótce, można powiedzieć, owocowało, ponieważ więcej tych uczniów przyjdzie do szkół zawodowych, będzie realizowała właśnie swoje pasje, bo to nie znaczy, że tylko chłopcy byli zaangażowani. Trzeba podkreślić, że również dziewczęta były bardzo zainteresowane i wcale nie gorzej sobie radziły w tych zawodach, które realizowane były w zespole szkół mechanicznych. Oczywiście były różnego rodzaju inne jeszcze spotkania, ale to nie będziemy powtarzać, bo właściwie w każdej szkole były podobne realizowane działania. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Więsak. Bardzo miło mi dzisiaj uczestniczyć w podsumowaniu projektu. Jestem tutaj razem z panem Kazimierzem Dudą i reprezentujemy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży. Tak jak Państwo na pewno wiecie, szkoła nasza to nie tylko kierunki ogólne, ale przede wszystkim kierunki zawodowe, gdzie mamy kierunki techniczne i kierunki na poziomie szkoły branżowej. Projekt norweski Łomża, miasto, w którym żyję i pracuję, umożliwił nam rozwinięcie naszych wielu działań. Przede wszystkim rozwinęliśmy współpracę ze szkołami podstawowymi, rozwinęliśmy współpracę z pracodawcami, którzy uczestniczyli w wielu spotkaniach z naszą młodzieżą, ale przede wszystkim z młodzieżą ze szkół podstawowych. Staraliśmy się także nawiązać kontakt już na poziomie przedszkolnym. Rozpoczęliśmy działania, które były dostosowane do wieku uczestnika warsztatów i pokazów, żeby już poinformować te dzieci, co dzieje się w Łomży, jaka jest możliwość w przyszłości kształcenia zawodowego. Nie chciałabym teraz tutaj Państwu przedstawiać sprawozdania, ponieważ to sprawozdanie podejrzewam, że zajęłoby nam pół godziny. Są to działania bardzo szerokie i bardzo obszerne, zarówno w kierunku hotelarskim, w kierunku budowlanym, w kierunku żywieniowym i w innych kierunkach wielozawodowych. Był to szereg warsztatów, pokazów, wykładów, konkursów, prelekcji. W tych warsztatach uczestniczyli nie tylko nauczyciele nasi, ale przede wszystkim zapraszaliśmy osoby, które prowadziły te warsztaty, między innymi pana Marcina Budynka, który prowadził szereg tych warsztatów. Była to seria warsztatów, warsztaty cukiernicze, warsztaty sztuki fler, warsztaty barmańskie, warsztaty ciastkarskie, warsztaty związane z projektowaniem budynków, aranżacją wnętrz, no wszelkiego rodzaju konkursy i to wszystko możliwe dzięki projektowi norweskiemu, za co bardzo dziękujemy. Mogliśmy promować nasze kształcenie w środowisku lokalnym. Dziękuję serdecznie paniom, które tutaj opiekowały się nami, które rozjaśniały nam te nasze działania, pomagały cały czas i całemu zespołowi dziękuję, ale przede wszystkim pani Paulinie Klimaszewskiej. Dziękuję pani Paulina. Dzień dobry Państwu. Chciałem podsumować, jak wyglądał ten projekt finansowany z funduszy norweskich z perspektywy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Nie będę powielał tego, co już tutaj zostało powiedziane, tak, ale przede wszystkim u nas też w naszej szkole spotykaliśmy się przede wszystkim z ludźmi młodymi, z uczniami ostatnich klas szkół podstawowych, jak również z przedszkolakami. W naszej szkole kształcimy w naszych takich sztandarowych zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik logistyk wojskowy, technik reklamy, technik turystyk, technik handlowiec i wiele z tych zawodów, w których kształcimy młodych ludzi, są to zawody, które są niezwykle potrzebne w każdej gospodarce i nawet jeżeli przyjrzymy się prognozom dotyczącym przyszłości, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na poszczególne zawody na rynku pracy, wiele z tych zawodów znajduje się jako zawody deficytowe, tak, na które będzie w przyszłości zapotrzebowanie. Także wszelkie działania podejmowane, które mają przybliżyć młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy są na etapie ukończenia szkoły podstawowej, kiedy podejmują swoje pierwsze ważne decyzje, na pewno takie spotkania
spotkania projektowe, warsztaty, gdzie mogli zapoznać się z, powiedzmy, z charakterystyką poszczególnych zawodów, z czynnościami, które są tam wykonywane, myślę, że pomogą dokonać im racjonalnych wyborów w momencie, kiedy niedługo zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty i będą podejmowali swoje pierwsze ważne życiowe wybory, jeżeli chodzi o ścieżkę edukacji. Byliśmy też w przedszkolach, żeby zaszczepić ideę, promocję tych zawodów od najmłodszych lat, co spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem ze strony najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Także serdecznie dziękujemy za udział w tym projekcie, a wszystkie osoby, które chciałyby się przekonać osobiście, jak to wygląda z naszej perspektywy, zapraszam w poniedziałek 29 kwietnia o godzinie 13 na dni otwarte Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży. Dziękuję bardzo. Ten konkurs naprawdę wiele pomógł mi w realizacji tego celu. Sam pomysł chodził mi już od dłuższego czasu po głowie, jednak cały konkurs i promocja nakręciły to wszystko i przyspieszyły cały proces. Dały mi też takiego kopa do działania. No i jak w nazwie jest, że za biznesu i w Łomży już pewne kroki zostały podjęte do tego, aby ten pomysł faktycznie powstał. No i za wiele nie będę mówił, ale już pewne procedury zostały podjęte. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. No właśnie, we wrześniu mieliśmy okazję gościć delegację z okręgu Nordland, którego stolicą jest właśnie miasto Bodø, jak już Pan Łukasz wspomniał, Europejska Stolica Kultury. Jesteśmy bardzo dumni, że nasza instytucja miała tak znakomitych gości, że nasze miasto prowadzi tak ciekawą współpracę międzynarodową, ma tak interesujące kontakty. No i bardzo liczymy na to, że w przyszłości te kontakty właśnie zaowocują wymianą kulturalną, że będziemy mieli okazję złożyć rewizytę naszym znajomym z miasta Bodø, no i może nawiązać kontakt z podobnymi do naszej instytucjami w tym regionie. A tak na marginesie dodam, że od paru dni nasza instytucja ma już instalację fotowoltaiczną, o ile mi wiadomo, również zrealizowaną dzięki właśnie funduszom norweskim. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja pragnę bardzo serdecznie w imieniu własnym, ale przede wszystkim całej społeczności szkoły, a myślę, że będę tutaj wyrazicielem takich głębokich podziękowań, szczególnie naszych uczniów, panu prezydentowi, za pozyskanie środków z programu norweskiego na budowę hali sportowej. Jest to przepiękna inwestycja, na którą czekamy bardzo, bardzo długo. Budynek cieszy. Jestem dzisiaj przed chwilą po spotkaniu z projektantem, z wykonawcą, co nas bardzo cieszy. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, a więc mamy nadzieję, że w październiku, tak jak to zakłada harmonogram szkoła, pozyska ten piękny budynek już do użytkowania. Ale to nie tylko hala sportowa, to również wymarzone i oczekiwane od bardzo dawna przez uczniów szatnie, a także tutaj pragnę bardzo serdecznie jeszcze raz panu prezydentowi podziękować za przychylenie się takiej prośbie ze strony szkoły o pozostawienie tej małej hali, która była, i przekształcenie, zmodernizowanie jej na taką salę audiowizualną. Dzisiaj po raz ostatni w tej sali odbyły się spotkania z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przepięknie udekorowana, ale po raz ostatni tak troszkę, no i prosiłam, żeby uczniowie tak się rozejrzeli, popatrzyli, bo już w takim wystroju i w takiej scenografii więcej się nie spotkamy. Spotkamy się już w nowym roku, w nowym wydaniu. No i cóż, bardzo ważna też dla szkoły jest winda. Takiej windy nie mieliśmy, a szkoła była przez lata też szkoła z oddziałami integracyjnymi. Jest to szkoła ogólnodostępna, a więc mamy też uczniów niepełnosprawnych. I z tego powodu bardzo też się cieszymy, i że taka inwestycja też została poczyniona. Ja tu chciałabym zaznaczyć i jeszcze raz powiedzieć, że piękniejszego prezentu na 50-lecie szkoły, bo szkoła, ten budynek szkoły numer 5 został oddany w 74
2004 roku. Chyba uczniowie i cała Rada Pedagogiczna nie mogłaby sobie wymarzyć. Także jeszcze raz, panie prezydencie, bardzo, bardzo dziękujemy. Chciałabym też podziękować tutaj dyrektorom szkół za to, że zapraszali nas na właśnie wspomniane konkursy, spotkania, warsztaty, w których nasza młodzież uczestniczyła, przychodziła zawsze i z nagrodami, i z takimi dobrymi emocjami, dużo skorzystała. Także jeszcze raz za to również dyrektorom szkół ponadpodstawowych pragnę podziękować. MUSiL prowadził działania aktywizujące mieszkańców w latach 2022-2024. Na terenach sportowo-rekreacyjnych nad Narwią zrealizował 9 eventów. Siedmiokrotnie odbyło się wydarzenie pod nazwą Dni Otwarte Łomżyńskich Bulwarów. Była to impreza skierowana dla rodzin z dziećmi. Na ten cel stworzono zostało specjalne strefy atrakcji dmuchanych, atrakcji z animacjami. Dodatkowo odbyły się dwie edycje ogólnopolskiej imprezy Triathlon MUSiL Łomża, gdzie zawodnicy z Łomży rywalizowali z zawodnikami z całej Polski na dystansie supersprinterskim. Ponadto MUSiL wraz z Urzędem Miejskim Łomży uczestniczył w wizycie studyjnej w wymiarze społecznym oraz sportowym w norweskim okręgu Nordland. Delegacja uczestniczyła w cyklu szkoleń, warsztatów dotyczących, poświęconych działaniom wolontariackim, gdzie one są tak bardzo, bardzo ważne dla społeczeństwa norweskiego. Co więcej, tu chciałem dodać, w trakcie wizyty w Buda oraz okręgu Nordland przedstawiono sposób funkcjonowania i zasady prowadzenia klubów, stowarzyszeń sportowych. Jest to bardzo, bardzo, bardzo duża dla nas rzecz, którą moglibyśmy wymienić właśnie te doświadczenia z doświadczeniami z Norwegami. Jak to wygląda u nas, a jak to wygląda u nich. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Tak jak Pan Prezydent na wstępie wspomniał, jednym z ostatnich systemów, który został zakupiony z funduszy norweskich, jest pojazd specjalistyczny, popularnie zwany smogobusem. Jest to pojazd wyposażony w szereg sond urządzeń specjalistycznych, których zadaniem jest monitorowanie jakości pyłu na terenie naszego miasta, jak też badanie składu powietrza, czy w tym powietrzu nie znajdują się związki bądź substancje mające negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dodatkowo na wyposażeniu tego pojazdu znajdują się odczynniki, dzięki którym możemy kontrolować jakość wody przepływającej przez nasze miasto. Bardzo szybko możemy stwierdzić, czy ewentualne zanieczyszczenie jest zanieczyszczeniem pochodzenia chemicznego, czy też ze ścieków bytowych, gdzie tutaj już Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgłosił się do nas i wyraził chęć nawiązania współpracy w tym zakresie. Na pokładzie pojazdu znajduje się również dron specjalistyczny z głowicą antysmogową, który w bardzo krótkim czasie pozwala zidentyfikować źródło zanieczyszczenia powietrza, jak również to, czym to powietrze jest zanieczyszczane. Mamy nadzieję, że już wkrótce pojazd będzie dosyć regularnie widywany na ulicach naszego miasta. Na chwilę obecną trwa proces szkolenia strażników, bo chcemy jak najbardziej kompetentnie podejść do tematu. Strażnicy, którzy się przygotowują do tego, są zaangażowani w ten proces. Szkolenie odbywa się w sposób i stacjonarny, jak również przy pomocy specjalistów, którzy na co dzień używają tego typu urządzeń. Pokazują, wskazują, jak tego typu rzeczy należy używać, aby, mam nadzieję, w sposób walny przyczyniło się to do poprawy zdrowia mieszkańców. Dziękuję. Szanowni Państwo, plusem zabierania głosu jako ostatni jest niewątpliwie to, że mogę podpisać się pod tym, co powiedzieli moi przedmówcy. Oczywiście mnie osobiście bardzo cieszy fakt, że w mieście Łomża dzięki funduszom norweskim powstało wiele inicjatyw, wiele
wydarzeń, zarówno o tym charakterze trwałym, jak i również tych wydarzeń poświęconych zarówno najmłodszym, jak i starszym mieszkańcom naszego miasta. Niemniej jednak ja, nawiązując też do pewnych wypowiedzi moich przedmówców, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na wizyty studyjne, na to współpracy, wymianę doświadczeń z naszymi partnerami, bo również poza tymi wydarzeniami, inicjatywami, również projekt uwzględniał współpracę z Okręgiem Nordland, czyli z naszym partnerem norweskim w ramach realizowanego projektu. Pracownicy urzędu, pracownicy jednostek podległych, mieszkańcy naszego miasta mieli możliwość uczestniczyć w wielu wydarzeniach poświęconych tej współpracy, wymianie doświadczeń. Mieli również możliwość uczestnictwa w wyjazdach studyjnych, które były realizowane w Okręgu Nordland. Sam osobiście również brałem udział w takim wydarzeniu i niewątpliwie taka współpraca też wpływa na realizowane projekty w przyszłości. Naprawdę bardzo duża inicjatywa i oczywiście mamy nadzieję, że to nie ostatnia inicjatywa o takim charakterze międzynarodowym, która będzie w Łomży realizowana. Thank you.